słabość obschyń. A ja obsama słodka, ale no chod. Uchorowym słuch wiosności, jeszcze syn wieś nic znosi. Zdając się, że wogłem słuch rózki i warstwi siły. Odraszyli nowych, jest zdrów. Więc poszło, słyszy kosmos jak płonie. Cuci, protestuje, ogień dookoła pluje. To jest odwagi testem, czyli jak stać się manifestem. Miejsce robi mu publika, choć chwilę wcześniej miny mieli jak płotki. Wiatr rozdaje ulotki, słodki Jezu. Chyba zapaliła mu się wódka, choć trawi go akurat kolejny zbrodniczy układ. Usłyszcie mój krzyk, donośny bólu krzyk. Choćby było ich 100 000, nikt by nie słyszał nic. Przedział, doń koryguje, tor wyboisty. Ile trzeba mieć siły, aby pisać takie listy. Przedział, instynkt ucisza w nim obawy. Jak wysoka jest cena za wolność i nawyk. Bezsilność wobec świata, gdzie jest tak tłoczno, że ona zwykła go odprowadzać wzrokiem przez okno. Podobno sumienie to słabość, a powiedz wszak mi, ile trzeba mieć siły, aby po raz ostatni całować własne dzieci i przedtem powoli wystukiwać świadomie treść ostatniej woli za dobro człowieka. Marzenia, miłość, wolność, szacunek, przyjaźń, wolność, przyszłość oraz godność. Daty nie zapomną, choć bywa, że leżą nisko. Wszystkim jest prawda, za prawdę wszystko. Ludzie, opamiętajcie się, młodzieży, przyszłości narodu. Nie daj się mordować co 20 lat, żeby na świecie zapanowały lub nie zapanowały rozmaite izmy. Nie daj się mordować, żeby taka czy inna grupa ludzi zdobyła władzę totalną. Ludzie, którzy nie zapomnieliście jeszcze najpiękniejszego słowa na ziemi, matka! Może jeszcze tkwi iskierka ludzkości. Uczuć ludzki, opamiętajcie się. Usłyszcie mój krzyk. Krzyk szarego, zwyczajnego człowieka. Syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. Opamiętajcie się, jeszcze nie jest za późno.